Justyną. W pierwszej kolejności gratulacje za otrzymanie statuetki członkowskiej Klubu Integracji Europejskiej. Powiedz, dlaczego wstąpiłaś do danego klubu? Jakie profity daje Klub Integracji Europejskiej? Klub Integracji Europejskiej to przede wszystkim połączenie przedsiębiorczości, muzyki, kultury, wszystkich osobistości biznesu z Polski i z Europy. I ja jako artystka postanowiłam dołączyć do takiego klubu. A powiedz, z racji tego, że również dzisiaj wystąpiłaś jako gwiazda wieczoru, jaki utwór albo utwory wykonałaś na scenie? Wykonałam swój pierwszy utwór, który kiedykolwiek był emitowany w stacjach radiowych, czyli utwór Poskładaj mnie. Chciałam to połączyć, ponieważ jest to mój debiut w Klubie Integracji Europejskiej, więc chciałam zaśpiewać również mój debiut muzyczny. Nasuwa się pytanie, od kiedy tak naprawdę masz tą miłość, to zamiłowanie właśnie do śpiewu, do muzyki? Chyba od zawsze tak naprawdę, ale zawodowo można powiedzieć, że zaczęłam się tym zajmować w wieku 11 lat, kiedy poszłam do szkoły muzycznej w klasie klarnetu. A jeśli chodzi o wokal, to tak naprawdę od niedawna się uczę, czyli od około 5 lat. Ponieważ w dniu dzisiejszym nie jesteś sama tutaj na gali, jesteś ze swoim małżonkiem. Co na to twój małżonek, kiedy ciebie zobaczył właśnie na żywo na scenie, na gali, na 13 edycji gali Dobrego Stylu? Mój mąż wspiera mnie od samego początku, tak naprawdę jestem tutaj w wielkiej mierze dzięki niemu, ponieważ on we mnie uwierzył, pchał mnie w świat muzyczny, trudny świat muzyczny, ale nigdy się nie poddawałam i on nigdy mi nie pozwolił się poddać, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że go mam. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, bo z tego co ja pamiętam, ostatnio miała się premierę najnowszego singla, a czy już pracujesz nad wydaniem kolejnych utworów? Tak, jest dużo utworów już gotowych, ale na wszystko przyjdzie czas, więc trzeba to troszeczkę poczekać na kolejne utwory. Jeszcze zapomniałaś w czasie wywiadu powiedzieć, kto oprócz ciebie również dzisiaj na scenie otrzymał statuetki. A czy wśród tych osób nominowanych i nagrodzonych znalazł się twój, nie wiem, taki mistrz, taka inspiracja z tych znanych aktorów, reżyserów i pisarzy na przykład? Jeśli chodzi o osoby nagrodzone, to tutaj tak naprawdę mam wielki szacunek do wszystkich. Ze wszystkich osób nagrodzonych podczas dzisiejszej gali dla mnie najważniejszą osobą jest pan Wiesław Ochman. Jest on dla mnie guru muzycznym od wielu lat i bardzo się cieszę, że mogłam przed nim wystąpić.